5 maja witam Was, drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam, jeśli jest to możliwe, byście część dzisiejszej niedzieli przeżyli na nabożeństwie, byście tam wysłuchali rozważania na tekst, który jest podstawą właśnie tego kazania, a który czytam teraz z drugiej Księgi Mojżeszowej, gdzie w 32 rozdziale od 7 wiersza te znajdujemy słowa. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana Boga swego i mówił: dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie w złym zamiarze? Wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka, Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: rozmnożę potomstwo Wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu Waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan Bóg nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam, by przeżyć fragment dzisiejszej niedzieli razem ze wspólnotą, którą tworzycie, by tam wysłuchać całego rozważania, by tam wsłuchać się w kazanie. Wiecie, nie wiem, jaką wspólnotę tworzycie, nie wiem, jak ją przeżywacie, jaka ona jest. Myślę, że odpowiedzi mogą to być bardzo różne, ale ten dzisiejszy fragment z 32 rozdziału II Księgi Mojżeszowej to taki wycinek. Wycinek z historii wspólnoty, jaką tworzy Izrael. Wycinek z historii wtedy, kiedy idą z Egiptu do ziemi obiecanej. Jak bardzo wyraźnie czytamy fragment, w którym wspólnota Izraela się pogubiła, która kompletnie zapomniała tego, kto jest Bogiem, komu należy oddawać cześć, komu należna jest bojaźń. Zaczyna tworzyć sobie złotego cielca. I myślę, że wielu z Was, widząc taki obraz, powiedziałoby: nie chcę należeć do takiej wspólnoty, i to byłby naturalny i dobry odruch. Ale wiecie, kiedy Mojżesz dostaje propozycję, by wymazać tę wspólnotę z pamięci i by to on stał się zaczątkiem nowego narodu, przypomina wszystko to, co Bóg obiecał, przypomina wszystko to, co było ich wspólną historią, i modli się o ten lud, walczy o ten lud, walczy o tę wspólnotę. I dlatego, drodzy, zachęcam, byście idąc do kościoła nie myśleli o tym, czy jest lepiej, czy gorzej, ale byście myśleli o tym, że jesteście właśnie takim Mojżeszem, który być może powołany jest właśnie po to, by walczyć w modlitwie o swoją wspólnotę, o to, by mogła wracać albo trwać przy Bogu, o to, by wybierała właściwą i dobrą drogę, o to, by być jednym z przewodników, z tych, którzy biorą odpowiedzialność za życie tej wspólnoty. Dlatego zapraszam jeszcze raz, bądźcie dzisiaj jej częścią i wspólnie razem z własną wspólnotą, ze swoim kościołem, swoją parafią przeżywajcie dzisiejszą niedzielę. Ja życzę Wam dobrego dnia, zostańcie z Panem.